zapomniałaś już mnie. Czego jeszcze pamiętamy? Dobre pytanie, bo są tacy ludzie, dzięki którym nasze życie jest piękniejsze, bogatsze, pełne uczuć, pełne doznań, jakiejś niezwykłej tęsknoty, o której potrafił zaśpiewać. Czegoś takiego, za czym tęsknimy, czego nam brakuje po prostu po latach. Marek Gaszyński jest współtwórcą jego wielkich przebojów, jego sukcesów. Chyba przyjacielem też byłeś. Byłem przez 5 lat przyjacielem, jeździłem na koncerty, zapowiadałem jako konferencję, pisałem dla niego teksty. W autobusie koło niego siedzieliśmy na trasie z niebiesko-czarnymi zakwarelami, gadaliśmy, zaprzyjaźnili się. Potem Czesław założył swoją rodzinę, a swoją ta przyjaźń trochę osłabła, ale wiedzieliśmy, że jest taki ktoś, do kogo mogę... Ja wiedziałem, że jest taki ktoś, do kogo mogę zaprosić, zadzwonić, zaprosić, spytać o nowe nagrania, choć pod koniec życia, w drugiej połowie okresu twórczości Niemena tych nagrań było mniej. Czesław służył dwóm pokoleniom. Służył nam Polakom, służył nam muzyką, służył tym starszym, którzy go pamiętają z takich piosenek jak Czas jak rzeka, Wiem, że nie wrócisz, czy mnie jeszcze pamiętasz, lata 63-64, i służył młodemu pokoleniu, i The Fix, Pielgrzym, to są utwory, to są płyty, Terra de Florata, Podwójny czerwony album, to są utwory te już bardziej nowoczesne, prawie współczesne, awangardowe dla niektórych. Nie zatrzymywał się, nie stał w miejscu. Ciągle patrzył, szedł do przodu, szukał, wyciągał rękę. Miał taki talent, że ten talent pozwalał na to wszystko. Nagrał w sumie niewiele płyt. Porównajmy ilość płyt Elvisa Presleya. Ponad 70, u Czesława ponad między 20 a 25. Dlaczego 10. Tak niewiele? Bo wybierał te najlepsze utwory. Odrzucał. Eliminował coś, słabsze. I właściwie w jego twórczości nie ma rzeczy złych. Czy pamięć po Czesławie przetrwa? Myślę, że przetrwa jeszcze długie lata, choć na przykład moje dzieci Czesława lubią w niektórych tylko utworach i Czesława lubią, myślę, dlatego, że ja, czyli tata, zajmował się Czesławem i przyjaźnił z nimi, ma jego płyty i ciągle o nim pisze i mówi. Ja lubię Czesława za to, że sprawił, iż moje dzieciństwo było piękne, bo nuciliśmy sobie wtedy wspomnienie na przykład. Tak. Jeden z autorów książek o współczesnych zagadnieniach socjologii powiedział, że ten socjalizm był, prawda, oczywiście stał przeciwko nam, ale byłby nudny, gdyby nie takie postacie jak Czesław Niemen, nie takie zespoły jak Czerwona Gitara. Oni sprawiali, że to nie było nudno, że ta szarość, o której może mówi się za często, nadużywa, szarość socjalizmu, nam się nie nudziła i jakoś przeżyliśmy to. W najpiękniejszym znaczeniu tego słowa, jeszcze raz podkreślę, kolorowa, piękna postać. Ale wspomnienia o nim cały ten miesiąc zaczniemy od dzieciństwa. Marek Gaszyński, audiobook. Posłuchajmy i jeszcze muzyka będzie. Zapraszam. Miesiąc z Czesławem Niemenem. Tylko w jedynce. W pierwszym programie Polskiego Radia. Głos nad Niemna. Na zdjęciach z gazety drewniany parterowy dom, w którym mieszkała rodzina Wyżyckich, niewielka szkoła też drewniana, strzeliste wieże gotyckiego kościoła i okazała średnia szkoła w Wasiliszkach, do której chodził Czesław. W tej szkole nie uczono co prawda języka polskiego, ale po polsku rozmawiano w domu, u przyjaciół, sąsiadów, wszędzie. Nie słuchano sowieckiego, tylko polskiego radia, bo Wyżyccy byli patriotami. Gdy ojciec Czesława zdecydował się potem na wyjazd do Polski, robił to z pewnością dla swych dzieci, dla ich przyszłości, bo sam był bardzo przywiązany do tamtych stron. Oto kolejne wspomnienia, tym razem zaczerpnięte z artykułu Marcina Rębacza, opublikowanego w Gazecie Wyborczej w lutym 2004 roku. Moja mama miała adapter, mówi Teresa Akściłowicz, cioteczna siostra Niemena. Czesio jako mały chłopiec przychodził słuchać płyt. Raz powiedział do mamy: ciociu, zobacz, kiedyś jeszcze posłuchasz mojej płyty. Grał na pianinie od 5 roku życia. To były piękne bracie tereny, rzeka, szeroka, ryby, raki, zarośla, opowiada Antoni Markiewicz. Latem zapach taki, że wieczorami nie chciało się wracać do domu. A Czesław czasem otwierał okno i siadał do pianina. Lubił grać dla ludzi, choć wolał mniejszą publiczność. To był bracie raj. Pan Antoni nie wie, jak opowiedzieć o Niemenie
Facet, bracie. I jeszcze raz facet.